kochani, zapraszam Was dzisiaj na film, a będzie to zamówienie z Oriflame'u, z katalogu trzeciego, czyli tego takiego, można powiedzieć, wiosennego. Ale zanim przejdziemy do filmu, to bardzo bym prosiła o subskrypcję, jeśli tego nie robicie, a oglądacie regularnie moje filmy. To bardzo pomaga, a też dzięki temu, że subskrybujecie, to będziecie na bieżąco z moimi filmami. Także kliknijcie subskrypcję i pod spodem jeszcze dzwoneczek i wtedy na bieżąco będą Wam przychodziły powiadomienia o komentowanie, może być jakakolwiek emotka, cokolwiek i lajkowanie, kciuki w górę, bo to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Także już nie przedłużając, przechodzimy do filmu. Przy Was tutaj rozpakujemy paczkę. Wczoraj przyszła, a dzisiaj dopiero ją rozpakujemy. Jak zwykle jest wypchana po brzegi, papier zabezpieczający, no i tutaj cała zawartość. Teraz przechodzimy do filmu. I zaczniemy może od tej okładkowej nowości. I jest to Miss Giordani Floral. Nowa woda perfumowana. Proszę. I ona teraz jest za 89,99. I jeżeli kupicie tą wodę, to możecie puder w perełkach za 10 zł z Giordani Gold kupić. Także... ja akurat pudru nie brałam i tak wygląda opakowanie, takie nieduże, 50 ml. Rozpakujemy. Na tym pudełeczku, nie wiem czy to widać, są takie wytłuczenia tych kwiatów, bo to jest podobno bardzo kwiatowy zapach, taki wiosenny. O! Spójrzcie, jak wygląda flakonik. I tutaj koreczek jest ciekawy, bo zobaczcie. On jest taki, o, złoty i tutaj ma taki ażurowy jest, o. Bardzo fajnie to wygląda, tak elegancko. Sama buteleczka nie jest zwykła, prosta, tylko ona jest taka, nie wiem czy to będziecie widzieć, taka przekręcona, przechylona, także nie jest typowo gładka, prosta, tak jak ta klasyczna wersja Miss Giordani, tylko taka inna. I psikniemy tutaj, o, jedno psiuknięcie. Jeszcze nie wącham ręki, a już czuję ten zapach. Kwiatowy, bardzo. Taki typowo kwiatowy zapach, ale nie jest jakiś taki mocny. Idealny na wiosnę. I już czuję, że tu chyba jest moja ulubiona nuta zapachowa. Neroli. Ale kwiatowy zapach. Jak ktoś nie lubi kwiatowych zapachów, to nie będzie mu się podobać. Zobaczmy, co tutaj mamy. Dzięki eksplozji wysublimowanych nut kwiatowych, ten wyrafinowany i pełen światła zapach celebruje radość kobiecości w pełnym rozkwicie. Ciekawe. Kategoria kwiatowa, czyli tak jak mówiłam, i jest tu w składzie nuty zapachowe, neroli. Tak jak mówiłam, że czuję ten zapach. Jaśmin, też uwielbiam. Tuberoza, piwonia i liang liang. Też to jest mój ulubiony, ulubiona nuta zapachowa. Także jest bardzo, bardzo kwiatowy zapach. Przepiękny, boski, wiosenny zapach. Czuć wiosnę. Dobrze. Także no, przepiękny flakonik. Wiadomo, to jest też woda perfumowana, tak? Tak.
Także będzie miała mocniejszy zapach i dłużej się utrzymywała niż woda toaletowa. Boczki, zapach. Tutaj mam jakąś torebeczkę, a w niej mam pewnie próbki zapachowe, bo sobie zamówiłam parę próbek, których nie miałam, żeby mieć do pokazania klientkom. Tutaj mam w ogóle, konturówkę do ust, czerwoną, z The One Color Stylist Ultimate Lip Liner w odcieniu w kolorze Scarlet Red. To jest taki czerwony kolorek. Ta konturówka była po 13,99. Swatcha nie będę robiła, bo to ta konturówka jest nie dla mnie, tylko dla klientki. I tutaj mam te próbki zapachowe. Pierwsza to jest Possess Absolute Men dla mężczyzn i to jest woda perfumowana. Druga to jest Excite for Him, czyli też dla mężczyzn, woda toaletowa. I All or Nothing Amplified perfumy dla niej. To te różowe takie, co miały niedawno swoją też premierę. Także próbeczki. I dalej w katalogu mamy właśnie tutaj ta klasyczna wersja. Też za 80,99. I kolejną nowością jest podkład odmładzający na bazie serum Giordani Gold SPF 12 plus UVA. Tak wygląda ten podkład. Jest 6 odcieni, także spory wybór, można wybrać. Ja wybrałam Light Beige Neutral. Tak wygląda pudełeczko. Opakowanie. I tak wygląda cały ten flakonik, opakowanie tego podkładu. Złota zatyczka z pompeczką. Tak, light beige neutral. Taki kolorek będzie w sam raz dla mnie. Tu mam jeszcze. Będzie jeszcze jedne, bo jedno zamówiłam ja, a drugie zamówiła klientka i ten podkład jest za 57,99 plus konsultanci mają od tego jeszcze minus 23%, także wychodzi dużo mniej. Jeśli byście chcieli dołączyć do mojego zespołu, to w opisie będzie link do rejestracji, gdzie możecie się zapisać i być albo konsultantkami, żeby mieć ten rabat minus 23%, albo możecie być po prostu klubowiczami, czyli będziecie kupować sobie kosmetyki w cenach katalogowych. Nie, będziecie mieć minus 15%, przepraszam, od zakupów. No chyba, żebyście chcieli, no to musicie wtedy zostać partnerami biznesowymi. Ale to wszelkie jakieś pytania czy coś, to w opisie jest adres mailowy do mnie i jakbyście mieli jakiekolwiek pytania odnośnie właśnie rejestracji w Oriflame i w ogóle współpracy, to odpowiem na wszelkie pytania. Także mówię, że jest taka możliwość. Także ja sobie wzięłam taki podkład do przetestowania. Tutaj mam tak jakby, co tu piszę? Żel CC. To w katalogu. To nie jest nowością, ale ja tego nie mam. Tu pisze krem rozświetlający CC SPF 25 Giordani Gold. Na opakowaniu pisze żel CC. Tu są cztery kolorki. Ja sobie wzięłam w kolorze light, czyli tym drugim od strony jaśniejszego. Wzięłam sobie na przetestowanie, na okres właśnie taki letni.
Także zobaczymy. Jest to tubka, ale jak to się on? Tubka, tylko że ma pompkę. Jeszcze takiego kremu CC w tej formie nie miałam, także będę chętnie przetestuję. I ten krem CC kosztował 52,99. Dalej, co tutaj mam? Aha, to będzie dla mnie. Takie opakowanie ma. Pomadka. W płynie tak jakby Iconic Lip Elixir SPF 15 i ja wzięłam w kolorze Velour Nude. Czyli taka pomadka. Fajnie wygląda, tutaj widać jaki kolorek jest, taki kolor nudziakowy. Zaraz Wam zrobię swatcha. A jaki ładny. Kremowa konsystencja. Bardzo ładny zapach takiej po prostu szminki. Lubię te zapachy. To taki typowy zapach właśnie szminki, tradycyjny. Mi się kojarzy. Bardzo ładny. I kolorek też jest ciekawy. Tylko że on jest niedostępny w katalogu, tylko w ofercie już właśnie wyprzedażowej. Nie pamiętam ceny, ale coś koło 20 paru złotych. Plus jeszcze z tych ofert wyprzedażowych jest minus 23%. Także też poniżej 20 zł mnie kosztowała ta szminka. Dalej mam tutaj żel pod prysznic, masło kakaowe i olej kokosowy, 250 ml. Klientka sobie zamówiła. Dalej tutaj mam żel pod prysznic. To jest niby dla dzieci, nie? Ale dorośli, wiadomo, też mogą się o tym myć. Jagodowy. Do mycia włosów i ciała, ale dorosłym bym raczej nie polecała myć włosów. No chyba, że ktoś chce przetestować i nic mu nie będzie. 250 ml i ta wersja już była ostatni raz w katalogu. Także już teraz będzie wyprzedawane. A szkoda, bo fajny zapach. To też jest dla klientki. Tutaj mam bazę pod makijaż z serii Wand. Nie miałam jej. To tak zwany retuszer się nazywa w katalogu. Bardzo mi się... Byłam ciekawa tego retuszera. 40 ml ma pojemność, czyli jest większa niż klasyczna, niż klasyczne bazy pod makijaż. Próbuję poszukać, o właśnie, to jest oto, czyli ona taki będzie miała ten kolorek i to jest rozświetlający retuszer Wow, piękność dnia, 49,99 kosztował katalogu, ja miałam za mniej, także jestem ciekawa tego retuszera, bazy pod makijaż, będziemy testować. Dalej tutaj mam, oczywiście nie mogłoby się obyć w zamówieniu bez mydełek. Tu mydło w kostce, 75 gramów. Ja te mydełka z Oriflame'u bardzo polecam, bo one się tak szybko nie zmydlają. Są wydajne. Ta akurat wersja marakuja też już jest po raz ostatni w katalogu i będzie już wyprzedawane. Tutaj mam... Jeszcze kupiłam na wyprzedaży dwa żele. Tym razem wzięłam je dla siebie, ponieważ były trzy, ale już ten trzeci był wyprzedany. Ogórek i zielona herbata, a drugi to jest morela i owies. Są wyprzedawane z tego względu, że one mają szatę graficzną świąteczną. Także 9,50 za jeden żel. Plus jeszcze ta obniżka, także taniożka.
I te żele albo sobie zostawię, albo może pójdę dla Was na rozdanie. Kto wie. Dalej mam tutaj też nowość poprzedniego katalogu. Żel pod prysznic o zapachu ananasowym. Boski zapach. Po prostu świeży ananas. 250 ml. Około 15 zł te żele. To jest dla klientki. Tutaj mam szminkę jakąś. Nie wiem, czy ja ją kupowałam, czy nie. Zaraz zobaczymy. Prawdopodobnie ona jest dla mnie. Tak, to jest dla mnie w katalogu szminka w płynie. Ja szminek w płynie do tej pory nie miałam, z Oriflame, z The One. Color Ultimate Ultra Fix. Ja mam w odcieniu, zaraz Wam powiem, Cream Coral. Także taki koralowy kolor. Zrobię Wam swatcha. To jest to wcześniejsze, a to jest teraz właśnie. Czyli ma taki ciemniejszy kolorek. Ciekawy. Też jest kremowa. Ładny zapach ma. Taki lekko kokosowy. To jest ciekawe. I zaraz Wam poszukam, gdzie... A tutaj jest bardzo szeroki wybór kolorów i ta szminka była za 28,99. Jest spory wybór kolorów, także można sobie wybrać coś dla siebie. Tutaj mam znowu z Vaughn serum do twarzy. Tak wygląda pudełeczko. I to serum jest tak napisane: nawilżające serum rozświetlające Vaughn, po prostu lśni, za 57,99. Tak wygląda pudełeczko. Zaraz zobaczymy, jak w środku. A w środku wygląda tak. Z pompeczką, ale nie ma takiej zatyczki, widocznie nie ma. Bardzo jest, nie wiem, czy to widać kamerze, widać, że błyszczące drobiny. Także ciekawe, jak to na twarzy będzie wyglądało. Jestem bardzo ciekawa. Dalej przechodzimy. Na promocji są kulki pod pachy. Jedna jest Divine, druga Giordani Gold Woman. 10,99 za kulkę. To są kulki dla klientki. I nowością też w tym katalogu wiosenną jest zestaw. I to będzie żel pod prysznic, krem do rąk i mydło w kostce. Bardzo wiosenna kolekcja. Ładny kwiatowy zapach, zaraz Wam powiem. To jest właściwie zestaw na Dzień Kobiet. Limitowana edycja, nasycone delikatnymi nutami kwiatowymi, akordem cytrusu, kwiatem wiśni i piżmem. No ciekawy zapach, powąchamy tego żelu, bo jeden zestaw taki zamówiłam dla siebie, a mam trzy zestawy. Jeden jest bardzo ładny, delikatny, kwiatowy zapach, ale taki delikatny, ale bardzo ładny. Także taki zestaw za 29,99, czyli w sumie wychodzi po 10 zł za produkt. Wiadomo, że jak osobno byśmy kupowali, no to wyjdzie nam więcej, bo sam żel jest za prawie 18 zł. No to tu mamy zestaw za 30.
I mam, tak jak mówiłam, trzy zestawy. Z tym, że te dwa to już są dla klientek. Kolejne. Bardzo fajny taki na wiosnę zestaw. A tutaj sobie wzięłam na wyprzedaży mydełko z zeszłorocznej edycji walentynkowe Love Magnet. Fajne mydełko w kształcie serduszka o zapachu wiśniowym. Na wyprzedaży było, więc wzięłam. O, tutaj ten kolejny podkład, ten odmładzający, co mówiłam. Ten sam odcień, tylko że dla klientki. I dalej mam tutaj też dla klientki bazę pod makijaż Giordani Gold. To jest ta, o taka baza. Bardzo fajna, polecam ją. Teraz jest w nowszym opakowaniu. Ja jeszcze mam ją taką w starym opakowaniu. Powinniście kojarzyć i ona miała wtedy inny kształt. Ale to jest to samo, tylko po prostu inne opakowanie ma. I ta baza była za 36,99. Tak, 36,99 ta baza dla klientki. Tutaj mam krem Royal Velvet, to jest krem na dzień z SPF 15. To sobie zamówiła moja siostra akurat za 39,99. Jeśli w katalogu się wydało 69,99. No a wiadomo, miałam tą kwotę wyższą nawet, więc mogłam chyba nawet kilka wziąć. Ale ja nie potrzebowałam. Siostrze poleciłam. Ja uwielbiam ten krem. Jest bardzo fajny, ładnie pachnie. Także krem za 40 zł. Fajne. I on jest niby jakaś edycja limitowana, ale tylko dlatego, że on ma po prostu tą nakładkę, o widzicie, świąteczną. A tak to jest opakowanie takie samo jak zwykłe, tylko jest nakładka. Dalej mam tutaj serum do twarzy z Optimals Hydra Radiance. Bardzo fajne to serum. I to serum było na promocji. Już Wam pokazuję. Za 26,99 przy zakupie dowolnego Optimalsa z tych stron, które tam podamy. I ja wzięłam tonik, a właściwie płyn micelarny z Optimals, tylko dlatego, żeby mieć darmową dostawę. Bo teraz w Oriflame nie ma już czegoś takiego, że jak zrobisz zakupy za 100 punktów, to masz darmową dostawę. Nie, teraz w katalogu jest pokazane kilka produktów, które, jeśli je kupimy, to one nas zwalniają z opłaty za dostawę. Więc, żeby nie płacić za dostawę, no to wzięłam sobie ten płyn micelarny. Tutaj jest w ogóle właśnie wypisane, tak jakby pokazane, które produkty, że tak powiem, zwalniają za dostawę. No i między innymi był właśnie ten płyn micelarny za 24,99. No i skoro wzięłam to, to mogłam właśnie taniej kupić to serum. I to serum. Zwykłe szklane opakowanie z pompeczką. Ja już jedno takie opakowanie zużyłam. Genialne. Dla suchej skóry jak najbardziej. I dalej idziemy. Jest tak. Co jeszcze? Katalogi zostały. Wam pokażę. Wszystko, pokazałam wszystko. Katalogi na nowy. Będzie nowość, tusz do rzęs. Wszystkiego najlepszego Wonder Lash. 17 lat wspaniałych rzęs. Czyli urodziny Wonder Lasha. Tak samo jak w tym katalogu jest urodziny Giordani Gold. I jest właśnie na te urodziny wypuszczona ta floral. Na 10-lecie Miss Giordani. Tak a propos właśnie. No i zapach jest boski. Typowo dla mnie. I to byłoby na tyle
tym dzisiejszym filmie. Także napiszcie mi w komentarzach, czy już składaliście zamówienie z tego katalogu, czy jeszcze nie, czy się zastanawiacie. Jak nie macie konsultantki, to mówię, w opisie jest link do mojego sklepu, gdzie po prostu możecie sobie zrobić zamówienie, opłacić i paczka do Was przyjdzie. Możecie się też zapisać, jak chcecie. A ja na dzisiaj Wam dziękuję, życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia. Cześć!